Cześć, z tej strony Berejczyk. Cieszę się, że trafiłeś na mój kanał. Mottem mojego kanału jest Prawda wyzwala. I myślę sobie, że w dzisiejszych czasach to naprawdę bardzo ważne, by człowiek weryfikował ogrom informacji, które do niego dociera oraz weryfikował obecne miejsce, w którym się znajduje, bo czasami może się okazać, że jesteśmy w zupełnie niewłaściwym miejscu. Jeżeli interesuje Cię tematyka szeroko pojętej duchowości, wiary, religii, ale także psychologii, historii i wielu innych tematów związanych z człowieczeństwem, to mam nadzieję, że będziesz się tutaj czuł swobodnie. Jednocześnie zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dawania lajków, szerowania oraz komentowania. Każdy jest tutaj mile widziany, nie oceniamy nikogo, bylebyś tylko zachował się w sposób kulturalny. A jeżeli ten kanał zyska Twoją prawdziwą sympatię, to zawsze możesz zostać moim patronem na Patronite lub zwyczajnie kupić mi kawę na Buy Me Cafe lub Tipli. Linki masz w opisie. A tymczasem zapraszam Cię do odsłuchania podcastu. Cześć wszystkim. Z tej strony Berejczyk. Słuchajcie, dzisiaj chciałem porozmawiać o temacie, którego nie uniknie nikt z nas. Żaden człowiek nie jest w stanie tego uniknąć, podobnie jak śmierci w tym systemie rzeczy, czy się to komuś podoba, czy nie. Ale oprócz śmierci jest taki okres, który nazywamy po prostu starością. I starość to jest taki okres, który wiele osób mówi, że Panu Bogu się nie udał. Biologicznie jest to ostatni już etap amortyzacji naszego biologicznego organizmu, czyli wszystko się zużywa. Ja pamiętam, jak czyta się Księga Kaznodziei, że ciesz się młodzieńcze dniami swojej młodości, zanim przyjdą dni, w których nie masz ich upodobania, w których nie masz w nich upodobania. I tam później Kaznodzieja opisuje po kolei wszystkie problemy, jakie nas będą spotykały, czyli że kwestia, nie wiem, pogarszającego się wzroku, coraz trudniej nam gdzieś chodzić, tracimy naszą sprawność, zęby nam wypadają. No tak w poetyczny sposób kaznodzieja mówi o tym, o czym, co czeka każdego z nas, czyli po prostu starość. I starość nie jest fajna. Dawid, który kiedyś był zwinnym młodym młodzieńcem, walczył z Goliatem, później już jako stary człowiek był, no niejako opiekowała się nim Szunamitka, ogrzewała go, bo było mu ciągle zimno. Także wiecie co, starość nie jest fajna. Starość nie jest fajna. Jest to taki dla mnie zawsze bardzo trudny temat z tego względu, że chyba nikt z nas wcale się do tej starości nie spieszy. Spieszymy się do dojrzałości, chcemy być sprawni, zdrowi jak najdłużej. Natomiast sama starość jest trudnym tematem. I myślę sobie, że jest w tym coś takiego, że bardzo często osoby w podeszłym wieku gdzieś tam zwracają się mocniej ku Bogu, ku duchowości, kiedy już radości z tego organizmu już tak bardzo nie ma. Ja pamiętam, jak kiedyś mój dziadek mojego przyjaciela powiedział, że jedyny zmysł, jaki pozostał mu nienaruszony, to był zmysł smaku. Źle słyszał, niedowidział i uwielbiał jeść lody. I mówi, że to była taka jedna z niewielu rzeczy, które jeszcze mu zostało z takich przyjemności. Po prostu, że mógł sobie zjeść dobre lody. Ja najbardziej lubił lody czekoladowe. Także wiecie, z tą starością to jest tak, że oprócz tego, jeżeli nie złapiecie po drodze raka, no bo dzisiaj bardzo wiele osób umiera na raka i ja niestety też byłem świadkiem moich bliskich, którzy odchodzili umierając właśnie na raka. Jest to bardzo przykre i bolesne, jeżeli chodzi o te osoby, bo ich boli dosłownie fizycznie, niektóre leki nie działały, ale też bardzo bolesne jest obserwowanie, bezsilne obserwowanie naszych bliskich, których choroba tak bardzo brutalnie obdziera z godności, bo ja myślę, że w tym wszystkim starość i choroby związane z wiekiem starczym obdzierają człowieka z godności. A godność, drodzy, to jest ta jedna z tych rzeczy, którą chcemy zachować do końca. Którą chcemy zachować do końca. I powodem, do którego dzisiaj chciałem nagrać, jest wystąpienie członka ciała kierowniczego Stevena Letta, który był ostatnio w Europie i miał tam, był z taką wizytą gościnną. I trafił do internetu taki krótki fragment, w którym on opowiada o swojej żonie, która od 13 lat jest chora na Alzheimera. Znam osobę chorą na Alzheimera i jeżeli jesteście obeznani z tą chorobą, to tragedia tej choroby może nie polega na tym, że osoby, które na nią cierpią, to są osoby, które cierpią fizycznie, bo ta choroba
aż tak bardzo fizycznie nie atakuje, natomiast no niestety obdziera nas z tego, co najcenniejsze. Powoli, powoli, nieubłaganie obdziera nas z naszej tożsamości, z naszej godności. Jest to bardzo trudna choroba, bo jest to choroba, na którą po prostu nie ma lekarstwa. Jest to choroba, która może medialnie nie jest tak głośna jak na przykład choroby raka nowotworowe, ale jest też chorobą, która niestety powoduje ogromny ból i cierpienie u bliskich osób. I wiecie co, jak słuchałem sobie członka ciała kierowniczego, który opowiada o sobie i o swojej żonie, to miałem bardzo, bardzo mieszane uczucia. Ja wam puszczę ten fragment. Z góry bardzo bym chciał was prosić o jedną rzecz. Powstrzymajcie się od złośliwych komentarzy. Powstrzymajcie się od zjadliwych komentarzy, bo to nie o to chodzi. Po prostu porozmawiajmy o tym trudnym okresie, jak ludzie dorośli po tym filmiku, także bazując na tym, co powiedział ten człowiek. Ja nie mam zamiaru tutaj jakoś wyżywać się na nim, ale myślę sobie, że ten filmik i ta krótka pogadanka, którą zrobił z kilku tysiącami ludzi na stadionie, jest czymś, nad czym warto się pochylić. Filmik jest w języku angielskim, także wrzuciłem do niego napisy. Proszę, włączcie sobie napisy, posłuchajmy i porozmawiajmy. I'm so sorry that I have to sit giving the talk, but they say I have a compression fracture in my back. Ik vind het heel jammer dat ik moet gaan zitten voor deze lezing, maar er is iets ernstigs mis met mijn rug. But another 6 to 8 weeks I should be okay, Jehovah willing. Maar met Jehovah's wil zal ik over een week of 6 tot 8 weer helemaal in orde zijn. But then again, when we give our talks at the JW Broadcasting, we sit. Maar als we de lezing houden bij JW Broadcasting, dan mogen we meestal ook zitten. This is JW Broadcasting from the world headquarters of Jehovah's Witnesses. I'm just teasing with you a little bit. Ik plaag jullie maar een beetje. But it is a wonderful privilege to be here. I'm very sorry that my wife is not able to come with me. Het is geweldig om hier bij jullie te kunnen zijn, maar ik vind het heel jammer dat mijn vrouw niet bij me kan zijn. Sadly, she's had Alzheimer's for about 13 years. Helaas heeft ze al 13 jaar Alzheimer. But she's doing quite well and she's very lovable. Very sweet. Maar het gaat redelijk goed met haar. Ze is heel lief. And she's actually very witty, very quick. En ze is ook nog behoorlijk snel en erg grappig. So I think something changed in the mind regarding her wit. Ik denk dat er in haar hersenen iets gebeurd is in verband met haar gevoel voor humor. For example, just a while back, Susan was my wife's name, was exercising with April, Aaron's wife. Dus een tijdje terug was mijn vrouw Susan oefeningen aan het doen samen met April, de vrouw van Aaron die net de lezing hield. Yeah, she's one of our trainers. April is. Zij is een van de trainsters. So she had her on the rowing machine. Dus ze zat op de roeimachine. And after they got through, Susan was very tired, and she was trying to get April in trouble. En na een tijdje was mijn vrouw erg vermoeid. En ze probeerde April in de problemen te laten raken. She said, help, help. Ze zei, help, help. Someone help me. Alsjeblieft, laat er hulp komen. She's trying to kill me. Ze probeert me te vermoorden. And April said, you'd probably like to bury me in your backyard. En ze zegt tegen April, jij wil me zeker in je achtertuin begraven. Susan said, oh no, I wouldn't do that. Nee, zegt Susan, dat zou ik nooit doen. I wouldn't want to mess up my backyard. Ik wil geen rommel maken van mijn achtertuin. So she's very witty. Dus ze is heel grappig. Another example, she always thanks me for taking care of her. I give her about 80% of the care. The sisters help me out. En ze bedankt me altijd als ik haar help, want ik doe een groot deel van de verzorging, maar de zusters helpen ook. She said,
You know, most husbands wouldn't do all this for me like you do. Ze zegt, meeste mannen zouden dat nooit zo voor hun vrouw doen zoals jij. I said, dear, any good husband would do what I do. Elke goede man zou dit voor zijn vrouw doen zoals ik. In fact, they would do better than I do. Ze zou het nog beter doen dan ik. And she said, well, now that you mentioned it. Ze zegt, nou ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. So she's pretty funny. Dus ze is echt heel grappig. I told her I've got to keep her alive until the end comes and Jehovah take care of her problem. Ik heb haar verteld dat ik haar in leven moet houden tot het einde komt en dan zal Jehovah haar genezen. And I said, besides, I'm too old to break in another wife. En ik ben te oud om nog weer aan een andere vrouw te wennen. She said, is that why you're trying to keep me alive? Is dat waarom je me in leven houdt? And then I said, and dear, I love you. En schat, ik hou ook van je. Then she was okay with that. Toen was het oké. Okay. No i drodzy, co sądzicie na temat tego filmiku? Ja wam powiem tak, tak sobie myślałem na początku, pomijam wstęp JW Broadcasting. Zdecydowanie mam poczucie, jeżeli chodzi o to, że Steven Lett czuje się jako gwiazda. Dosłownie jako gwiazda religijna, albo nie filmowa. Jest tak też traktowany, więc ciężko być, by mu się dziwić. Myślę, że wielu z nas, gdyby było traktowanych w tak wyjątkowy sposób, to też by mu w końcu gdzieś tam coś tam się zmieniło i byśmy się zaadoptowali do roli, jaka jest nam narzucona, czy jaką sobie przyjęliśmy, czyli po prostu gwiazdy. Ale słuchajcie, pomijając to, mówi, przepraszam, że jego żona Susan nie mogła z nim uczestniczyć w podróży. To jest kolejna podróż. Wcześniej taką samą podróż miał w Australii i z tego, co czytałem na forach, podobne opowieści o swojej żonie tam też poczęstował gawieć. Czyli można powiedzieć, że ma pewien taki program, wiecie, takie tournée, w którym ma dokładnie te same dowcipy i żarty. I gdyby skończył tylko tą swoją wypowiedź na stwierdzeniu faktu, że bardzo mi przykro, że moja żona Susan nie mogła z nami być, nie może być, bo wcześniej jeździła wielokrotnie, ponieważ od 13 lat cierpi na chorobę Alzheimera. Wiecie, to jest taka prosta, jasna informacja. Mógłby tam jeszcze dodać, powiedzmy, no nie wiem, że czeka, aż nowy system ją uzdrowi, jak Jehowa ją uzdrowi, bo to też jest coś pozytywnego. Natomiast to, co robi później Steven Lett, jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Ponieważ pamiętajmy o tym, że on nie jest w towarzystwie osób jakichś bliskich swoich przyjaciół, gdzie siedzą przy piwku i rozmawiają. I czasami też tak jest, że wiecie, czasami tak jest, że obrócenie pewnych rzeczy w zażartowanie sobie z nawet jakichś trudnych sytuacji jest takim naturalnym buforem, syfonem bezpieczeństwa. Nie? I ja też to rozumiem. Czasami sobie żartujemy nawet z trudnych sytuacji, czasami tak zwany wisielczy humor, kiedy śmiejemy się z rzeczy ostatecznych albo żartujemy sobie z rzeczy ostatecznych, to są rzeczy całkiem zrozumiałe. No po prostu my jako ludzie czasami musimy sobie jakoś w jakiś sposób dać upust swoim emocjom. I myślę sobie, to wszystko jeszcze byłoby jakoś tam dopuszczalne. No nie wiem, czy tak, czy nie. Gdyby to było w gronie najbliższej rodziny albo przyjaciół. Że gdzieś tam sobie siedzą na jakimś niedzielnym obiadku, no i on tak sobie żartuje na przykład, że Susan, którą wszyscy znają i kochają i są jej rodziną, zachowuje się tak czy inaczej. Ale myślę sobie, że on tutaj obnaża okrutne efekty choroby Alzheimera, bo powiedzmy sobie jasno i wyraźnie, Alzheimer nie ma pozytywnych zmian u człowieka, tak? Alzheimer nie wywołuje żadnych pozytywnych zmian u człowieka, tak samo jak żadna choroba nie wywołuje pozytywnych zmian. Jest to taka sama bzdura jak twierdzenie, że cierpienie uszlachetnia. Nie, że ból uszlachetnia. Ból powoduje ból i wcale nie musi uszlachetniać. I ta kobieta, która jest towarzyszką jego życia od lat jego młodości, bo pobrali się bardzo wcześnie i przez lata usługiwali, przez lata mu towarzyszyła w jego posłudze, czy jako pionier, czy jako tam jakiś, wiecie, kierownik średniego szczebla w domu Betel, a później już członek ciała kierowniczego. Ta kobieta od 13 lat zmaga się z okrutną chorobą, z Alzheimerem. Alzheimer jest chorobą, która jest opisywana, która obdziera zgodności. Obdziera zgodności. I wiecie co? Zgodnie z
obecną wiedzą medyczną, tak jak mówiłem wcześniej, jest to choroba nieuleczalna, jest to choroba postępująca. Można starać się spowolnić jej przebieg w jakiś sposób, natomiast nie ma na tą chorobę lekarstwa. Jak wejdziecie sobie na jakąkolwiek stronę internetową, gdzie poczytacie sobie na temat Alzheimera, to zobaczycie, że jest to choroba, która jest po prostu bardzo okrutna. Powoduje między innymi zaniki pamięci, częste powtarzanie pytań w krótkich odstępach czasu, zapominanie, problemy z przypominaniem sobie niedawnych wydarzeń, szczególnie tej świeżej pamięci. To jest ten pierwszy etap. Trudności w wykonywaniu znanych czynności, zaczynają się problemy z mową, dezorientacja w czasie i miejscu, często osoby nie wiedzą, gdzie są, gdzie się znajdują. Trudności z koncentracją i podejmowaniem prostych decyzji. Wiecie co, jest taki piękny film, Tata z Anthony Hopkinsem, polecam obejrzeć, który pokazuje, jak okrutna i straszna jest choroba Alzheimera. Dalej, dezorientacja z koncentracją, podejmowanie prostych decyzji, obniżona zdolność oceny sytuacji, kłopoty ze znajdowaniem rzeczy, odkładanie rzeczy w niewłaściwe, nietypowe miejsca, zmiany nastroju i zachowania, trudności w rozumieniu, wycofanie się w końcu z życia społecznego i zawodowego. Alzheimer jest straszną chorobą, jest ogromnym brzemieniem dla rodziny, słuchajcie, ogromnym brzemieniem dla rodziny. Szczęściem małżeństwa Letów jest to, że ponieważ on jako członek ciała kierowniczego mieszka w domu Bethel, jest członkiem ciała kierowniczego, to zgodnie z jego słowami jego żona ma zapewnioną opiekę sióstr duchowych. Trochę taki zakon, gdzie po prostu główna przeorysza ma zapewnioną opiekę i bardzo dobrze, że ma zapewnioną opiekę. Ale wiecie co? Kiedy oglądałem sobie ten film Tato z Anthony Hopkinsem, gdzie pokazane jest, jak on jako kiedyś były kompozytor powoli wpada w obłęd, wiecie, takiego bycia tu i teraz, miejsca i czasu, z kim jest, o kim rozmawiał, zwiększającej się podejrzliwości, nerwowości, takiej nieufności, także do swoich najbliższych. I jakiej anielskiej cierpliwości wymaga opieka nad taką osobą, gdzie właściwie jedna osoba nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru i rzeczywiście jest potrzebna pomoc zewnętrzna, bo często takie osoby są agresywne, są nieufne. No choroba postępuje i jest to też ogromne cierpienie tej osoby, bo tak jak mówię, Alzheimer, słuchajcie, obdziera z godności, obdziera z człowieczeństwa. Człowiek powoli, no niejako traci coraz więcej części siebie, coraz mniej pamięta i naprawdę polecam, jeżeli nie mieliście w rodzinie osoby chorej na Alzheimera, to dziękujcie Bogu, ale obejrzyjcie sobie film Tato z Anthony Hopkinsem, który jest pięknym i bolesnym studium przypadku osoby chorej na Alzheimera z genialną kreacją Anthony Hopkinsa. I porównajcie to sobie później z takimi, nie wiem jak to określić, niestosownymi żartami ze swojej żony, jaką robi Steven Lett. Bo tak jak mówię, gdyby on to jeszcze ograniczył do grona jakichś bardzo bliskich sobie osób, po prostu trochę w formie odreagowania pożartował, to pół biedy. Ale wiecie co, najgorsze w tym wszystkim jest to, że kiedy ogląda się, czy czyta się o Alzheimerze, czy zna się takie osoby, czy mówię, to ostatnią rzeczą, które osoby tak naprawdę mają chęć i myślą, to jest śmianie się z tej choroby, czy z tej osoby. Ja jestem przekonany, że może jest to jakieś takie próba pozytywnego podejścia, może rzeczywiście Steven Lett wierzy, że niedługo przyjdzie nowy system i uzdrowi jego żonę. I może to jest jego metoda na radzenie sobie ze stresem. Ja tej metody nie krytykuję. Nie każdy radzi sobie ze stresem w taki sposób, jaki uzna za stosowny. Ale pytanie, które nie daje mi spokoju, to jest, czy to jest stosowne, czy to jest właściwe, żeby na światło dzienne wyciągać jakieś historie. Czy one są śmieszne, że jego żona krzyczy, że ktoś mnie chce zabić? Czy to była forma żartu, czy ona była przerażona, czy ona była zezłoszczona? My tego nie wiemy tak naprawdę. I może to jest forma żartu. Może ona dalej ma poczucie humoru w tym wszystkim. Może został jej sarkazm i ironia i jakoś sobie z tym wszystkim radzą. Ale myślę sobie, że biorąc pod uwagę, że tak naprawdę bohaterem tych historii jest kobieta chora na Alzheimera od 13 lat, czyli to nie jest początkowa faza, słuchajcie. To, że ona regularnie właśnie na tak zwanym rowerku treningowym czy wiośle macha, to tylko pokazuje, że dbają o to, żeby jej ruchliwość
pozostała, ponieważ niestety w zaawansowanej fazie choroby Alzheimera następuje sztywność mięśni, następują problemy z poruszaniem się, z postawą, spowolnienie ruchowe. Także widać, że bardzo mocno starają się dbać o to, żeby jak najdłużej była sprawna fizycznie i bardzo dobrze. Pytanie, które tylko tak po prostu sobie bym w tym momencie zadał, czy to jest miejsce, czy to są ludzie, których nie znasz, bo przecież Steven nie zna tych tysięcy ludzi, którzy przyszli na ten stadion, żeby go posłuchać, żeby w jakikolwiek sposób naigrywać się z choroby, ze stanu swojej żony. Czy gdyby ona miała na przykład raka, bolesnego raka, czy tak, żeby sobie z tego żartował? Bo prawdę powiedziawszy, jak sam powiedział, coś jej się w głowie przestawiło, tak? Czyli choroba no, atakuje głównie komórki mózgowe, tak? Więc tak rzeczywiście mózg się zmienia i wiele jej zachowań, jak może być dziwnych, może być niezrozumiałych, mogą być czasami być może śmieszne, mogą jej zachowania wydawać się śmieszne i racjonalne, ale tak naprawdę dla tej osoby te zachowania, słuchajcie, są tragiczne. Są tragiczne, bo to nie jest ta osoba, to nie jest tak naprawdę ona. To już nie ona się tak zachowuje, tylko choroba, która w niej niejako postępuje, powoduje takie, a nie inne szkody, które z kolei w końcowym rezultacie dają takie, a nie inne zachowania. I żartowanie sobie z tego jest moim zdaniem tak bardzo niestosowne. Wiecie, są takie rzeczy, które po prostu powinno się zostawić dla siebie, dla swoich bliskich, nie wywlekać pewnych rzeczy. Ja nawet nie wiem, czy on ją zapytał o zgodę, czy może tę historię opowiedzieć. Może ona się zgodziła, ale jeżeli się zgodziła, to czy na pewno ona się zgodziła, czy ona była być może akurat w dobrym nastroju, akurat w tym czasie, być może już następnego dnia, kiedy jest w złym nastroju, kiedy ma doła, bo na pewno są dni, kiedy ta kobieta czuje się psychicznie bardzo źle, zdając sobie sprawę z postępów swojej choroby. Być może nie chciałaby, żeby jej mąż dzielił się tak intymnymi opisami jej choroby przy innych. Wiecie, naprawdę, tak myślę sobie, że kurczę, gdzie w tym wszystkim jest jakaś taka podstawowa, wiecie, na poziomie bardzo, bardzo ludzkim, nie mówię o jakiejś wielkiej, ale taka zwykła empatia w stosunku do najbliższej ci osoby, bo Steven Lett i Susan nie mają dzieci, tak więc jest ona jemu najbliższą mu osobą, z którą przeżył większość swojego życia i w tym ostatnim okresie pięknie, że się nią zajmuje, pięknie, że 80% swojego czasu poświęca na opiekę nad nią. Nie kwestionuję tego, czy ją kocha, czy nie kocha, bo to też nie mi to oceniać. Tylko myślę sobie, że w miłości jest też takie zrozumienie, że o pewnych rzeczach się nie mówi na zewnątrz, że pewnymi rzeczami nie dzieli się, że z pewnych rzeczy po prostu się nie żartuje. Nie żartujemy sobie z osoby, która przechodzi chemioterapię i jest chora na raka. Nie żartujemy sobie z osoby, która ma tak bolesną chorobę, że no nie wiem, że leki nie działają. Nie żartujemy sobie z osób, które na przykład zapadają w śpiączkę po nieudanej chorobie i nie wiadomo kiedy się wybudzą. Być może nie cierpią, ale po prostu śpią. Z nich sobie też nie żartujemy. Dlaczego i z jakiego powodu mielibyśmy sobie żartować z osób chorych na Alzheimera? Przecież ta choroba jest bardzo okrutna. Ona być może nie wywołuje fizycznego bólu, ale przecież wywołuje ogromny ból psychiczny tak naprawdę. Tak jak mówię, nam się czasami wydaje, że jak coś fizycznie nas nie boli, to nie jest straszne. Obejrzyjcie sobie, jeżeli jeszcze nie widzieliście film Tato z Anthony Hopkinsem i zobaczcie, co choroba typu Alzheimer robi z człowiekiem i jak bardzo jest niszczycielska i jak bardzo zabiera to, co najcenniejsze, bo zabiera nam nasze wspomnienia, nasz rozum, naszą pamięć, to, co czyni nas tym, kim jesteśmy. Jest to okrutna choroba, bo można być nawet fizycznie sprawnym, a już nie pamiętać, z kim się rozmawia, kiedy podchodzi do ciebie twój ukochany syn lub córka, a ty nie rozpoznajesz tej osoby. Czy może być większe cierpienie, drodzy, i większy ból niż w oczach syna czy córki, kiedy widzi, że jego własny ojciec lub matka go w ogóle nie rozpoznają, albo własny mąż lub żona po prostu nie wiedzą, z kim rozmawiają? Myślę sobie, że to jest po prostu, to jest ten poziom empatii, który, naturalny poziom empatii, który powinien natychmiast włączyć nam blokadę przed tego typu żartami w stosunku do bliskich nam osób i żartowania sobie z tego z osobami nam tak naprawdę obcymi, jakby nie patrzeć, osobami, których nie znamy, nawet nie wiemy, kto tam siedzi tak naprawdę, nie widzimy tych twarzy. No po prostu mam wrażenie, że to nie wypada, że to jest coś takiego, co na czym powinno się spuścić zasłonę milczenia, ewentualnie powiedzieć o tym fakcie i to wszystko, poprosić być może o modlitwy, o zdrowie albo o to, żeby spowolnić proces tej choroby, powiedzieć o tej nadziei, którą się ma, czemu nie jak najbardziej, ale opowiadanie o konkretnych sytuacjach i to nie pierwszy raz z tego, co jest powiedziane,
myślę, że jest po prostu bardzo dużym nietaktem. Tak zwyczajnie po ludzku. No, z choroby, szczególnie z chorób wieku podeszłego, myślę, że nie powinno się żartować w taki sposób. Tak więc, drodzy, poczekają nas one wszystkich. Ja widzę po swoich statystykach kanału, że bardzo duża liczba osób, która mnie słucha, to są osoby 60+, ponad 20%. I wy, drodzy słuchacze, na pewno wiecie, z jakimi trudnościami i bolączkami wieku podeszłego się borykacie. I wiecie, że czasami poczucie humoru bardzo pomaga, ale czasami też człowiekowi nie jest do śmiechu, a o pewnych rzeczach na pewno nie chciałby. O pewnych przykrych sytuacjach, trudnych sytuacjach, które wynikają z tego wieku, z tych chorób, z tych przypadłości, żeby ktoś na zewnątrz opowiadał o tym obcym ludziom w formie żartu czy dowcipu. Myślę, że nie czulibyście się z tym dobrze, gdyby bliska wam osoba w ten sposób jakoś was obnażała wasze słabości, wasz ten trudny okres wieku podeszłego, wieku starczego. Po prostu więcej empatii, drodzy. Empatia to jest niezwykle cenna cecha naturalna. Są ludzie, którzy takiej empatii nie mają z różnych powodów. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś ma chociaż odrobinę empatii, to 3 razy ugryzie się w język, zanim tego typu żarty wyjdą od niego. Chociażby właśnie z szacunku. Z szacunku i z miłości do swojej żony, do swojego męża, do bliskiej osoby, żeby pozwolić mu w pewnej intymności przeżywać tą chorobę i o pewnych rzeczach, o których mogą wiedzieć tylko najbliżsi, zachować w tym gronie. Także taka dzisiaj pogadanka. Tak jak mówię, Jasia, się słuchajcie, więcej na ten temat już nie wypowiem. Nie chciałem się skupić na samym Stevenie Lecie, bo uważam, że to jest ciekawa osoba do innego podcastu, ale pomyślałem sobie, że ponieważ temat, który chcę poruszyć, jest tematem bardzo delikatnym i to też was bardzo proszę, jeżeli chodzi o komentarze, nie hejtujcie, po prostu pogadajmy sobie o tym w sposób kulturalny, nie hejtując konkretnie tej osoby czy tej sytuacji, bo myślę, że nie o to w tym wszystkim chodzi. Tyle ode mnie, pozdrawiam was serdecznie, cześć.